Gość poranka Dariusz Rosiak, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Zazwyczaj w dwójce przede wszystkim jeden z gospodarzy Pulsu Świata. Dziś w zupełnie innej roli. Dziś gość, autor książki "Oblicza Wielkiej Brytanii". Skąd wziął się Brexit i inne historie o wyspiarzach. Moment do naszej rozmowy nie mógł być lepszy. Wczoraj podpisano porozumienie między Londynem a Brukselą. Co oznacza, że formalnie prawie wszystko jest już załatwione. Rozwód się dokonuje. Rozwód Wielkiej Brytanii z Unią. Europejską, a my dziś będziemy rozmawiać właśnie o tym, skąd się ów Brexit wziął. To jest chyba najgorętsze pytanie ostatnich dwóch lat. To pytanie zaczęło się pojawiać szczególnie intensywnie po brytyjskim referendum. Ty zaczęłeś szukać odpowiedzi na to pytanie jeszcze w latach 90., a chyba nawet trochę wcześniej, pod koniec 80. Dlaczego? Yy, dlatego, że proces, którego kulminacją jest Brexit, myślę, że się zaczął no właśnie około 20-30 lat temu. Kiedy Wielka Brytania przeszła rewolucyjną zmianę za czasów pani Thatcher. To, co ziarna tego, co, 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 co potem zostało nazwane neoliberalizmem czy neokonserwatyzmem, zostały zasiane w latach 80., w czasach, kiedy Wielką Brytanią rządziła pani Thatcher. Stanami Zjednoczonymi rządził Ronald Reagan. My pamiętamy te czasy, jeżeli ktokolwiek je pamięta, przede wszystkim z tego, że byli oni zażartymi wrogami komunizmu i y, walczyli ze Związkiem Radzieckim, co jest prawdą. Ale również to były zmiany społeczne, które y, no, zdecydowały o tym, że załamał się, czy zmienił się y, taki konsensus powstały po II wojnie światowej, y, który y, zakładał pewien rodzaj umowy między państwem a społeczeństwem. Umowa polegała na tym, że państwo gwarantuje pewną siatkę bezpieczeństwa, pewien rodzaj wsparcia dla ludzi. Państwo mówi, owszem, nie wszyscy będziecie milionerami, jak będziecie pracować w Wielkiej Brytanii, ale kiedy przestaniecie pracować, to będziecie mieli emeryturę, będziecie mogli pojechać na wakacje na Wyspy Kanaryjskie i będzie was na to stać, będziecie mieli swój własny dom. Być może on, może on do was będzie należał, a może będzie należał do kogo innego, a wy będziecie płacić czynsz co miesięcznie, ale będziecie mieli służbę zdrowia, która doskonale funkcjonuje. I Brytyjczycy, bez względu na to, jakie mieli poglądy polityczne, wchodzili w ten układ, wchodzili w, ten, w, tą, w tą układankę, która została im zaproponowana. Nie miało znaczenia, kto rządził Wielką Brytanią. To mogli być lejburzyści, to mogła być partia konserwatywna, natomiast za każdym razem to się powtarzało. Niestety pod koniec lat 70. ten układ zaczął się chwiać, ponieważ związki zawodowe były tak silne i tak kompletnie zdominowały życie publiczne, że Wielka Brytania stała się, no tak mówiono wówczas, chorym człowiekiem Europy. To był czas, kiedy, nie wiem, śmieci zalegały na ulicach, to co się niektórym kojarzyło niedawno z Neapolem, to tak wyglądała Wielka Brytania pod koniec lat 70. Przyszła pani Thatcher i zmieniła to. A to było jeszcze całkiem niedawno, dodajmy. Koniec, no, koniec lat 70. Końc, końc, koniec, to jest początek lat, po, początek lat 80., kiedy pani Thatcher przychodzi i słuchajcie, mówi, słuchajcie, ja wiem, że ten cytat był wielokrotnie manipulowany, ale ona jednak to powiedziała. Nie ma niczego takiego jak społeczeństwo. Są jednostki. Bogaćcie się. My wam to umożliwimy. Fala masowych pr prywatyzacji, na których dorobili się ludzie, fala wyprzedaży domów komunalnych, co spowodowało, że miliony Brytyjczyków zostały właścicielami domów kompletna zmiana elit. Myślę, że tak to należy. Uznać. To była, to była wymiana elit z pewnością elit finansowych. To znaczy, każdy mógł zostać milionerem i naprawdę się stawał każdy milionerem. Choćby z tego powodu, że zostawał właścicielem domu, którego cena wzrastała bardzo szybko. To się wszystko skończyło gdzieś tam na początku lat 90., kiedy nastąpił krach funta. I wszyscy myśleli, że Brytyjczycy czegoś się nauczyli. Po czym się okazało, że się niewiele nauczyli, dlatego że po kilku latach, kiedy do władzy doszedł Tony Blair, i y, Wielka Brytania była najfajniejszym krajem na świecie. Ja miałem szczęście wtedy mieszkać w Wielkiej Brytanii, całe lata 90. tam mieszkałem. I, i to był naprawdę znakomity kraj. To był kraj, w którym y, 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 mówiono o tym, że nie wiem, Anglicy czy Brytyjczycy nie potrafią gotować. Najlepsze knajpy były y, w Londynie i w innych miastach brytyjskich w szkockich, prawda? Czy, 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 czy w Irlandii Północnej. Irlandia Północna, e, kraj, który kojarzony był e, z konfliktem, z wojną domową. Pod koniec lat 90. osiągnięto porozumienie pokojowe. Za czasów Tony'ego Blaira Wielka Brytania to była Cool Brytania, prawda? Fajny kraj. Bardzo porządne miejsce. Ja pamiętam akurat, że taką anegdotę przytoczę, bo to, bo to pokazuje mniej więcej mm, jak wtedy podchodzono do do Wielkiej Brytanii. Ja, ja z Paryża przyjechałem do Wielkiej Brytanii w 1991 roku i wszyscy jak wyjeżdżałem z Paryża mówili, ty chyba zwariowałeś. No przecież wyjeżdżasz ze stolicy świata do jakiegoś grajdołka, który nie wiem, w którym jacyś smutni faceci grają w błocie w piłkę nożną albo w rugby, prawda? To jest mniej więcej tak się kojarzyło to. I jest straszna kobieta z torebką, która bije wszystkich po głowie. Yy, czyli pani Thatcher, prawda? Yy, po paru latach yy, to Paryż był yy, gdzieś, tak w, gdzieś tam w drugiej lidze, bo nagle okazało się, że Londyn wybuchnął, wypłynął. I Londyn staje się centrum świata. Zresztą Tony Blair, wspomniany przez ciebie, bardzo się starał, żeby tak właśnie postrzegana była Wielka Brytania jako to najpiękniejsze, najlepsze miejsce do życia na świecie. To bardzo dzięki niemu było. To znaczy to był yy, taki człowiek, który. Yy, jak, jak był gdzieś tam w 1997 1998 roku zrobić, y, zrobić y, y, sondaż na temat tego, z kim chciałbyś pójść do pi, na piwo, to on pewnie byłby najpopularniejszym politykiem na świecie. To na znaczy kawę, wszyscy, chcieli, wszyscy chcieli być Tonym blarem, mhm. bo on miał nieprawdopodobne poparcie wśród Brytyjczyków, jak na, Bryty jak na Brytyjczyków. To jest... To jest naród, jeśli chodzi o politykę bardzo cyniczną. My teraz widzimy jakby kulminację tego cynizmu. Niewielu ludzi wierzy, że to ma, że, że, że to należy traktować na serio, tak naprawdę. No, okazuje się, że, że czasem politykę trzeba traktować na serio, bo ona zmienia nam życie. Ale Tony Blair to był taki człowiek, który potrafił powiedzieć dowcip, który był miły, który był sympatyczny. Oczywiście to wszystko było na okrągło. To wszystko było gdzieś tam podszyte takim czymś, co on wymyślił i co się nazywało spinning, czyli czyli interpretowaniem każdej informacji w taki sposób, żeby ludziom się podobała. On wymyślił sposób uprawiania polityki, która dla nas w tej chwili nie wydaje się żadnym nowym, bo wszyscy tak robią. To znaczy, zmiana programu, w sytuacji, w której ludziom przestaje się ten program podobać, prawda? Kiedyś politycy mieli program i można było wybrać pomiędzy różnymi programami różnych partii, które się w zasadzie różniły od siebie. Tony Blair wymyślił, że na mnie wszyscy będą głosować, ponieważ ja będę robił i mówił. Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Po I żeby byli... dopasował się do oczekiwań wyborców. Do, dopasował się do oczekiwań wyborców. Nam się w tej chwili wydaje, że to w zasadzie na tym polega polityka. Ale nie zawsze tak było. Kiedyś był wybór pomiędzy lewicą i prawicą. Teraz tego wyboru na dobrą sprawę nie ma. A co się stało, że ta Wielka Brytania lat 90., czyli to najpiękniejsze miejsce do życia, po raptem 20 latach dokonuje tak dla nas cały czas jeszcze chyba zaskakującego i nie do końca zrozumiałego wyboru? To znaczy, skąd wziął się Brexit? Ja to pytanie stawiam i nawet w niektórych miejscach próbuję na nie odpowiedzieć. Natomiast no, konia z rzędem temu, kto naprawdę potrafi powiedzieć, skąd się to wzięło. Jest wiele wersji i jest wiele powodów. Jednym z powodów jest to, że po prostu politycy kłamią. Cała kampania wokół Brexitu była zbudowana na kłamstwach i to na kłamstwach obu stron, żeby było jasne. Tylko, że lepiej kłamali ci, którzy chcieli. Którzy byli za wyjściem. Ja nie twierdzę, i o tym też piszę w książce, że miejsce Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej jest całkowicie pewne i że, to, i że nie ma podstaw racjonalnych myślenia, że Wielka Brytania nie nadaje się do Unii Europejskiej. W czasach, kiedy Wielka Brytania wchodziła do Unii Europejskiej, wtedy też kłamano. I mówiono, że Wielka Brytania wchodzi do wspólnoty gospodarczej. Otóż, jak wiemy, dzisiaj Unia Europejska nie jest wspólnotą gospodarczą, tylko jest potężnym, potężnym układem międzynarodowym, który obejmuje każdą sferę naszego życia. I prawo europejskie dominuje nad prawem krajowym. Wielka Brytania nie wchodziła do molocha biurokratyczno-instytucjonalnego, tylko myślała, że będzie im łatwiej handlować. Wtedy ludzie tak myśleli. Yy, I są racjonalne powody, dla których można by się było zastanowić, czy taki kraj jak Wielka Brytania powinien być w Unii Europejskiej. Tylko, że cała kampania brexitowa nie, po, nie przebiegała wokół takiego myślenia, tylko przebiegała wokół straszenia ludzi. I to było Project Fear, to się nazywało, po jednej i po drugiej stronie. Chociaż ten, to, to zdanie Project Fear kojarzone jest bardziej z, z tymi, którzy bronili miejsca Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, mówiąc, że jak nastąpi ref, referendum, jak zagłosujecie na nie, to za chwilę nastąpi Armagedon. No Armagedon nie nastąpił. Co prawda oczywiście on nie nastąpił, dlatego że na razie nie ma żadnego Brexitu. I też żebyśmy mieli jasność, Brexit będzie dopiero po marcu. 2019 roku, i wtedy zobaczymy, jakie będą skutki tego. Bo cały czas jeszcze nie wiemy, jak on będzie do końca przebiegał. Jeśli nurtuje Państwa pytanie, skąd wziął się Brexit, odsyłamy do najnowszej książki Dariusza Rosiaka, Oblicza Wielkiej Brytanii, skąd wziął się Brexit i inne historie o wyspiarzach. Ja tylko słowo, tam są mhm. też inne historie o wyspiarzach, nie tylko jest o Brexicie. I pozwolę sobie zaryzykować, że one są najciekawsze. Te inne historie o wyspiarzach. Właśnie Dariusz Rosiak, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. you <laughs>